Cześć widzowie, tutaj Michał Gamos 1 i to jest następny odcinek z otwierania tych komiksów. Hashtag Lego, hashtag wydałem i ile wydałem, to się okaże, bo wydałem 19,99. No. Zły szkieletowy czarownik, nawet widzicie, tutaj trzy figurki, a więc co mi zostało dodać? Dobra, więc mamy tutaj paczkę, mamy tutaj ten figurki dwie, a więc najpierw figurki. Dobra, więc figurki mamy i myślę, że już chyba każdy, po prostu każdy, już poprosił kogoś o już napisał list do Mikołaja, o. A więc teraz oczywiście czekajcie. Dobra, a więc Lego Ninjago Trading Card Game. Zobaczcie się obrazie od 2021. Wygląda tak tył tej karty. Przód nawet oryginalny jak nie karty, ale no już parę takich kart było, chyba z jedną lub dwie takie karty były, tylko że to jest edycją limitowaną numer 32. Więc warto zauważyć, że to jest nawet fajna karta. Ma dwie statystyki na 100, a pozostałe są po prostu słabe. To walk nie używaj się tej karty raczej. Tylko dlatego, bo fajnie wygląda. I jeszcze została nam ostatnia rzecz w tym komiksie. Ultra Kamienny Żółw Legacy Ronin Mindroid Kryształowa Pochodnia, przepraszam, i Ściana Ninja, o. Musiałem doczytać. No chyba te wszystkie karty niestety mam, ale jest jedna fajna rzecz. Oczywiście, że komiks. No i na podsumowanie. Oj. Na podsumowanie. Na podsumowaniu. No nie ma zbyt dużo co mówić, ale pozdrawiam fundatorów dzisiejszego odcinka. Po prostu jest fajny zejm, nie miałem go. Jest wypiasz, nie miałem. Jest karta limitowana i parę tam innych kart. Komiks oczywiście i to tyle. Pozdrawiam Łukasza, Julkę. Kogo tam jeszcze miałem pozdrowić? Parę osób. Radka i Tomka. Trzymajcie się i cześć.